Cześć, jestem Paweł Anikiel i omówię zadanie Przerwa na grę. W tym zadaniu mieliśmy kół zapytań i każde z zapytań było o grę. Gra wyglądała w ten sposób, że mamy sobie wieżę ułożoną z N jakichś klocków i graczy było dwóch. Gracze na przemian zdejmują z wieży dokładnie dwa klocki za każdym razem i mieliśmy powiedzieć, kto wygra grę. Więc rozwiązanie, w którym po prostu dla każdego zapytania rozważamy, no, symulujemy tą rozgrywkę, będzie za wolne, więc musimy wymyślić coś mądrzejszego. Rozpatrzmy resztę z dzielenia n przez 4. Jeżeli ta reszta z dzielenia jest równa 0, to następna reszta z dzielenia po jednym ruchu będzie 2, a następna 0, a następnie 2 i tak dalej. Podobnie jest z 1, 2 i 3, po prostu idą sobie w tym, no, w tym ciągu. I należy zauważyć, że jeżeli ta reszta będzie 0 albo 1, to pierwszy gracz przegrywa, a jeżeli będzie 2 lub 3, to pierwszy gracz wygrywa. Dlaczego? No, ponieważ gdyby gra się rozpoczęła z 0 klockami albo jednym klockiem, no to pierwszy gracz automatycznie przegrywa, a jeżeli jest więcej klocków, to gra się po prostu sprowadza do kolejnej wersji gry, w której jest mniej klocków.